Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym filmie i dziś porozmawiamy sobie o marce Fresh, marce amerykańskiej, która co prawda produkuje swoje kosmetyki we Francji, ale jakiś czas temu pojawiła się również na naszym rynku kosmetycznym, jest dostępna w perfumerii Sephora i dostaję od Was pytania, czy warto kupować te kosmetyki, czy rzeczywiście są one godne zainteresowania, bo ceny mają dosyć wysokie, czy rzeczywiście są takie naturalne, jak o nich mówią i czy mają dobre składy. Także dzisiaj postanowiłam, że podzielę się z Wami moją opinią na temat marki Fresh, zainteresowanych oczywiście zapraszam do oglądania. Markę Fresh poznałam już kilka lat temu i tak się wspaniale składa, że jako blogerka, vlogerka, osoba, która wypowiada się o kosmetykach, miałam możliwość również poznać właścicieli marki i chyba w 2019 roku pojawiły się pierwsze posty z recenzjami kosmetyków marki Fresh na moim blogu. Byłam oczywiście marką bardzo zainteresowana, zwłaszcza, że na zagranicznym YouTubie dużo się o niej mówi i często też się nią poleca, więc jak tylko pojawiła się w sprzedaży w perfumeriach Sephora, to nie mogłam się powstrzymać i oczywiście musiałam sprawdzić te kosmetyki, musiałam je przetestować i zobaczyć, czy rzeczywiście są one godne zainteresowania i są tak fantastyczne, jak się o nich mówi. Ale muszę Wam powiedzieć, że też od jakiegoś czasu nie sięgam po te kosmetyki. Dzisiaj Wam wytłumaczę dlaczego i powiem Wam, jaka jest oczywiście moja opinia, jeśli chodzi o markę Fresh. Natomiast ja rozumiem, że Wy możecie się z nią nie zgadzać, ale też z drugiej strony pamiętajcie o tym, że to, jeśli jakieś kosmetyki nie sprawdziły się u mnie na mojej skórze, wcale nie oznacza, że u Was będzie tak samo i że u Was też się nie sprawdzą. No i oczywiście odwrotnie, jeżeli coś się u mnie sprawdziło, nie oznacza, że też u Was bardzo dobrze się sprawdzi. Ale ponieważ chcecie znać moje zdanie, no to opowiem Wam dzisiaj, co tak naprawdę myślę o marce Fresh. Przeanalizowałam składy wszystkich kosmetyków dostępnych na stronie Sephory. No ale dobrze, zacznijmy od początku. Tak jak powiedziałam, Fresh jest marką amerykańską, która produkuje swoje kosmetyki w głównej mierze we Francji. Jest to marka, która ogłasza się jako marka wykorzystująca potencjał surowców naturalnych, ale też z takim funkcjonalnym działaniem. O co tu tutaj chodzi, żebyście dobrze to wszystko zrozumieli? Czy marka Fresh jest marką tworzącą kosmetyki naturalne? Nie. Jest to marka, która bazuje na naturalnych substancjach, na substancjach pochodzenia naturalnego, ale w składach znajdziemy również inne substancje pomocnicze, o czym powiem Wam nieco dalej. Marka Fresh jest marką, która sięga po ekstrakty roślinne, po wyciągi roślinne, witaminy. W składach niektórych kosmetyków znajdziemy ich naprawdę bardzo dużo i są tam takie ekstrakty, które pochodzą z różnych części świata, więc możecie tak na dobrą sprawę również w tych kosmetykach marki Fresh zobaczyć takie inspiracje, na przykład azjatyckie, inspiracje europejskie. I to jest bardzo ciekawe. Oczywiście nie jest to marka, która wykorzystuje potencjał technologiczny, nie ma tutaj absolutnie mowy o jakichś zastosowanych technologiach typu nanotechnologie i tak dalej, ale oczywiście to są też kosmetyki dostępne w perfumeriach, więc są kosmetyki nieco droższe niż normalnie. Ceny tych kosmetyków wahają się od około 50-60 zł w górę, nawet z tego co sprawdziłam około 1500 zł, więc są produkty, powiedziałabym takie do 100-200 zł, jeszcze dostępne na kieszeń każdego, ale są też takie produkty, które można by było zaliczyć do tej grupy luksusowej. Kiedy popatrzymy sobie na oprawę, na ten cały design, jeśli rozmawiamy o marce, to trzeba powiedzieć, że jest on bardzo dobrze dopracowany. I muszę Wam tutaj zdradzić, że zawsze, przynajmniej do tej pory, kiedy mieliśmy możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju eventach organizowanych czy przez markę Fresh, czy przez Sephora, to przygotowanie i właśnie ta oprawa związana z marką Fresh zawsze była niesamowicie piękna i taka
szczególna dla naszego oka, taka dopracowana, czy to w związku z okresem świątecznym, czy z promocją marki. I to widać, nawet widać, słuchajcie, jak wejdziecie sobie na media społecznościowe, na Instagram marki, to zobaczycie, że te zdjęcia są piękne, takie kolorowe, dopracowane. I wydaje mi się, że też bardzo dużo marka wkłada serca w to, żeby Fresh było taką marką kojarzoną ze świeżością, ale też kobiecością, i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jeśli rozmawiamy o opakowaniach, to znajdziemy opakowania szklane, znajdziemy również opakowania plastikowe, więc tutaj jest taki, powiedziałabym, pół na pół przekrój w zależności od tego, po co sięgamy. No na przykład maseczki zamknięte są w słoiczkach, kremy zamknięte są w słoiczkach szklanych, ale już na przykład produkty oczyszczające mamy w plastikowych tubkach. Co jeszcze? Oferta marki. Oferta marki jest moim zdaniem średnio rozbudowana, dlatego że mamy tak, kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy, ale również kosmetyki pielęgnacyjne do ciała i mamy produkty kolorowe. Tam są balsamy, właśnie jakieś takie balsamy do ust, balsamy kolorowe i nie tylko. Nie ma podziału na kosmetyki dla mężczyzn, kosmetyki dla kobiet, nie ma produktów pielęgnujących do włosów, także jest sporo tych produktów, ale to nie jest tak, że ta oferta jest nie wiadomo jak bardzo rozbudowana i szeroka, że znajdziemy kosmetyki praktycznie z każdej kategorii. No dobrze, no to teraz zatrzymamy się na chwilę na temacie tego, co znajdziemy w tych kosmetykach marki Fresh. Bo już Wam zdradziłam na samym początku odpowiedź na jedno z Waszych pytań, czy jest to marka tworząca kosmetyki naturalne. Nie. Jest to marka, która tworzy kosmetyki na bazie surowców naturalnych, składników pochodzenia naturalnego. Ale te produkty absolutnie nie mają nic wspólnego z byciem naturalnym, dlatego że w składach kosmetyków marki Fresh znajdziemy różne substancje, substancje pomocnicze, substancje tworzące formuły tych kosmetyków, żeby były one dla nas przyjemne, żeby one były dla nas po części luksusowe, żebyśmy mieli wspaniałe doznania sensoryczne. Są to kosmetyki zapachowe, więc znajdziemy w nich substancje chemiczne, związki chemiczne, zapachowe, takie, które stosuje się w standardowych kosmetykach. Mamy konserwanty. Co prawda nie są to konserwanty bardzo jakieś kontrowersyjne, chociaż w niektórych produktach znalazłam takie troszeczkę bardziej kontrowersyjne konserwanty, ale jest ich naprawdę mało. Natomiast nie ma tam parabenów, nie ma takich konserwantów, których moglibyście się obawiać. Natomiast są silikony, są lotne silikony, które oczywiście też odparowują z naszej skóry po nałożeniu. Nie ma tam żadnych ciężkich silikonów, takich, których moglibyście się obawiać, ale mamy też różnego rodzaju zagęstniki, chemiczne zagęstniki, które nie są substancjami naturalnymi. Więc sami widzicie, że w składach mamy bardzo dużo substancji pochodzenia naturalnego, wyciągów, ekstraktów, witamin itd., ale mamy również te substancje pomocnicze, które będą tworzyły produkty marki Fresh. Więc nie dajcie się zwieść jakimś deklaracjom, że są to kosmetyki naturalne, bo kosmetyki naturalne dla mnie to są takie kosmetyki, które tylko i wyłącznie są stworzone z substancji pochodzenia naturalnego. Są to kosmetyki bazujące na substancjach pochodzenia roślinnego, naturalnego, ale nie są one w 100% naturalne. I tak jak mówię, są takie produkty, w których znajdziemy również pewne substancje kontrowersyjne, jak na przykład BHT. BHT jest w niektórych, można znaleźć w niektórych maseczkach, można znaleźć w pomadkach. Ja wiem, że są tutaj na moim kanale osoby, które stronią od tego typu substancji, więc takie informacje Wam przekazuję, ale są też osoby, które nie stronią od tego typu substancji i nie boją się ich w kosmetykach, więc chcę, żebyście po prostu wiedzieli, tak, że nie ma tutaj jakichś substancji bardzo kontrowersyjnych, ale nie we wszystkich kosmetykach one się znajdują, ale są poszczególne produkty, w których można je znaleźć. Więc jeśli na przykład interesuje Was marka Fresh, a stronicie od tego typu substancji, no to musicie czytać składy i musicie sprawdzać, co w tych składach się znajduje. Jeśli są tam jakieś substancje kontrowersyjne, które omijacie szerokim łukiem,
to już sami będziecie wiedzieli, co zrobić. No dobrze, kochani, to teraz przejdziemy do mojej opinii i powiem Wam, co ja myślę na temat marki Fresh. Zacznę może od tego, że na moim blogu pojawiły się dwa posty z recenzjami kilku kosmetyków. Ja oczywiście w opisie zostawię Wam linki do tych postów, żebyście mogli sobie poczytać. I to było już w 2019 roku, później testowałam sobie inne kosmetyki, ale jakoś tak w ostatnim czasie przestałam wracać do tej marki, przestałam ją testować. W ofercie marki pojawiło się kilka takich produktów, które stały się bardzo popularne na zagranicznym YouTubie, ale również w mediach społecznościowych u nas w Polsce, jak m.in. maseczki, pewne esencje, kosmetyki różane, tonik różany, czy na przykład sojowy żel oczyszczający. I ja osobiście uważam, że pewne produkty są bardzo mocno przereklamowane i nie są warte swojej ceny. Zacznijmy właśnie od tego żelu sojowego oczyszczającego, o którym już Wam wspominałam właśnie na blogu. Jest to produkt dobry, on ma dobry skład, fajną konsystencję, dobrze oczyszcza. Ale czy jest to kosmetyk wart swojej ceny? Bo z tego co pamiętam, to kosztuje on ponad 200 zł za średniej wielkości opakowanie. Wy wiecie, że ja jestem taką osobą, która uważa, że są pewne kosmetyki, na których warto zaoszczędzić. I są to zdecydowanie produkty oczyszczające, produkty myjące. Nie widzę sensu wydawania ponad 200 zł na żel, który spełnia swoją funkcję, ale nie wywołuje efektu wow. Nie robi nie wiadomo czego z moją skórą. Kolejny produkt, który przetestowałam i na którym się bardzo zawiodłam, to był m.in. tonik różany. Ten taki piękny tonik w cudownej oprawie z płatkami róży w środku. Największą porażką dla mnie to było stosowanie tego toniku, ponieważ doskonale pamiętam jak dziś, że te płatki zatopione właśnie w tym opakowaniu, w tej buteleczce, one dostawały się do tej dziurki, przez którą wydostaje się produkt, zapychały ją i to było niesamowicie komfortowe. Niekomfortowe. Fajnie to wygląda, ale trzeba by było pomyśleć nad jakimś innym rozwiązaniem, innym opakowaniem, żeby płacąc za tak drogi tonik, mieć coś, co sprawia nam przyjemność i rzeczywiście daje efekty używania. Już nie mówię o tym, że w pewnym momencie moja skóra bardzo mocno się podrażniła po tym toniku i wiem, pamiętam jak dziś, że dosyć długo ją leczyłam. Właśnie z tego podrażnienia, nie wiem co tam zadziałało na nią, ale nie było za ciekawie. To samo działo się w przypadku niektórych masek, które stosowałam na moją skórę, też pojawiało się to podrażnienie. Byłam natomiast bardzo zadowolona z peelingu cukrowego różanego. Do dziś wspominam go bardzo dobrze, ale to jest z kolei taki peeling, który ma w swojej formule zatopione drobinki cukru, więc nie będzie to kosmetyk dla każdego, dlatego że on będzie tarł po skórze, a wy wiecie, że tarcie nie jest wskazane dla naszej skóry, więc nie będzie to produkt dobry dla każdego. Byłam też zadowolona z pomadek, tylko znowu tutaj pojawia się kwestia tego, że te pomadki są bardzo drogie, mają fajne składy i fajne substancje aktywne w swoich formułach, ale czy są warte aż takich pieniędzy, żeby wydawać aż takie pieniądze na pomadki ochronne z delikatnym kolorem i z fajnymi substancjami aktywnymi? No ja tego do końca, słuchajcie, nie czuję. Bardzo dużo mówi się o tym toniku różanym, że on jest taki genialny. A na przykład ja osobiście uważam, że esencja z kombuczy była o wiele fajniejszym produktem. No ale cenowo też jest bardzo duża różnica. Nie miałam możliwości przetestowania tych najdroższych, luksusowych produktów marki Fresh, ale powiem Wam szczerze, że patrząc na to, co mają one w składach i analizując ich składy, jakoś nie ciągnie mnie do tego, żeby wydawać aż tak duże pieniądze na produkty tego typu i je u siebie testować. Oczywiście już Wam chyba o tym wspominałam, że to jest moja opinia na temat marki Fresh. Ja uważam, że jest bardzo dużo marek w tej chwili na rynku kosmetycznym, które korzystają z potencjału substancji naturalnych i stosują je w swoich składach, a wcale nie są takie drogie jak marka Fresh. Tutaj płacimy za markę, płacimy za opakowania, za cały ten design, za całą tą oprawę marketingową, no i oczywiście za produkt, który jest sprowadzany z innego kraju, bo to nie jest nasza marka.
Płacimy też za niektóre substancje aktywne, które znajdziemy w składach tych kosmetyków, no i oczywiście za te doznania sensoryczne, które mamy podczas aplikacji np. kremów czy maseczek. Ale czy to działanie w przypadku kosmetyków marki Fresh jest takie wow? No w moim odczuciu nie. I mówię Wam to z czystego serca. Ja staram się tutaj na moim kanale raczej nie robić takich filmów, gdzie będę Wam odradzać jakąś markę. Natomiast to nie jest tak, że ja Wam dzisiaj odradzam kosmetyki marki Fresh. Absolutnie nie. Chciałabym, żebyście sami podeszli do tego świadomie i sami decydowali, czy kupować te kosmetyki, czy też ich nie kupować. Ale żebyście też świadomie rozumieli pewne deklaracje marketingowe i reklamy, którą się tworzy wokół tych kosmetyków. Że nie wszystko wygląda tak, jak niektórzy właśnie tworzą ten obraz wokół marki Fresh. I musicie sobie zdawać sprawę z tego, na co wydajecie wasze pieniądze. Jeśli jesteście osobami, które świadomie podchodzą do pewnych substancji aktywnych, do składników, to zwróćcie uwagę na to, czy cena tego produktu jest adekwatna do tego, co znajdziemy w tym składzie. No i oczywiście zaznaczam tutaj jeszcze raz, to, że pewne produkty na mojej skórze wywołały jakieś efekty alergiczne i tak dalej, efekty niepożądane i nie sprawdziły się w moim przypadku, wcale nie oznacza, że u Was też tak będzie. Więc nie chcę Wam tutaj mówić, że ten produkt jest zły, ten produkt jest dobry, dlatego że sami musicie się o tym przekonać i sami musicie to stwierdzić, bazując na tym, co mamy w składzie, co nam oferuje marka i jaka jest cena tego produktu. Zresztą ostatnio też tutaj na moim kanale pojawił się film dotyczący właśnie tego, czy kupować kosmetyki drogie, czy też nie kupować kosmetyków drogich, w co tak na dobrą sprawę inwestować i poznaliście moje zdanie w tej kwestii. Ja nie jestem też osobą, która absolutnie stroni od produktów bardziej naturalnych, idących w stronę właśnie tą bardziej naturalną. Testuję, sprawdzam, ale takie kosmetyki też pojawiają się, które no po prostu nie wywołują tego efektu wow. Być może jest to związane z tym, że ja już jestem w pewnym wieku i widzę, jak moja skóra się zachowuje i potrzebuje czegoś więcej. Być może też dlatego, że ja wolę wydać tego typu pieniądze na kosmetyki, które mają coś więcej, jakąś technologię, które będę wiedziała, że aktywniej zadziałają na moją skórę, albo też mam poczucie takiego, powiedziałabym, bezpieczeństwa, bo wiem, że są to kosmetyki testowane dermatologicznie i skierowane w stronę osób posiadających skórę wrażliwą, tak jak ja. Takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o markę Fresh. Wy zdecydujecie, co robić, czy kupować te kosmetyki, czy też nie. Dostaję od Was masę próśb o wypowiedzi na temat różnych innych marek kosmetycznych, także postaram się, żeby te filmy też pojawiały się tutaj systematycznie na moim kanale. Dajcie mi oczywiście czas, bo ja testuję różne produkty. Wypowiadam się dopiero wtedy, kiedy już trochę markę poznam, ale nie jestem w stanie testować wszystkich nowości i wszystkiego, co pojawia się na rynku, bo to jest fizycznie, słuchajcie, niemożliwe, tak? Nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, że żeby przetestować jakiś kosmetyk, musimy trochę go poużywać, tak? I ja nie mogę też zarzucać mojej skóry nie wiadomo jak dużą ilością różnych produktów. Natomiast tak jak mówię, testuję pewne marki, sprawdzam, spisuję sobie moje wrażenia po testowaniu takich kosmetyków i takie filmy będą się tutaj pojawiały, także dajcie mi trochę czasu, proszę Was o odrobinę cierpliwości. I myślę, że tym akcentem zakończę dzisiejszy film. Jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie na temat marki Fresh, jakie kosmetyki tej marki stosowaliście, testowaliście, które się u Was sprawdziły, a które nie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że dzisiaj byliście, oglądaliście ten film. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Do zobaczenia, buziaki, pa!